Używanie narkotyków połączone było zawsze z obrzędami religijnymi. Było częścią integralną różnych kultów. Religia i sztuka też były przecież kiedyś zasłonami dla zbyt okropnie, jaskrawo świecącej z czarnej otchłani bytu wiecznej tajemnicy. Jest w człowieku pewne nienasycenie istnieniem samym, nienasycenie pierwotne, związane z samym faktem koniecznym istnienia osobowości, które nazywam metafizycznym i które, o ile nie jest zabite nasyceniem nadmiernym uczuć życiowych, pracą, sprawowaniem władzy, twórczością itp. Może być złagodzone jedynie przy pomocy narkotyków.